Witam was ludzie, z tej strony Survi, a my zaczynamy nową serię na kanale z gry Pandemic Trail. Już się do tej gry trochę zabierałem, bo to chyba, nie wiem, półtora miesiąca, może dwa. To zacznijmy nową grę i bez mojego większego gadania. The plague. It started years ago. At first we thought it was just some kind of flu. Then it destroyed the world. Here in Survivors League, the greatest scientists of those still alive try to find a cure, but we are still far from success. Some conquered the disease and thrived. To our surprise, they are hostile, attack our supply lines and hinder our progress. They ought to share their secrets with the rest of us. We must end this madness and restore the world, with words or violence. I'm afraid it will have to be the latter. Go, find them. Ej. Dajcie mi już sterowność, chętnie sobie posteruję. O matko boska. Witam, nazywam się Ella i jestem tu, by przygotować się do naszej pierwszej misji. Nie bój się nic, jesteś w dobrych rękach. Chyba, że planujesz nadepnąć mi na odcisk, hahaha. Jesteś teraz na poligonie Ligi Ocalałych, to dobre miejsce, by nauczyć się kilku przydatnych umiejętności. Twoim zdaniem zademonstrowanie odpowiednich umiejętności i dotarcie do pociągu. Zaczynajmy. No WSD klasycznie. Podejdź do strzelnicy na prost i poćwicz trochę. Możesz prowadzić dwa typy strzał, szybki i dokładny. Ten drugi jest bardziej efektywny, ale to sterowanie trwa dłużej. Wypróbuj oba. Nieźle, teraz spróbuj tego z drugim liderem. Ciach. Przejdź do następnej sekcji. Użyj teren swoim korzyść, schowaj się za tą osłoną, by uniknąć ostrzału. Spokojnie, będę delikatny. Nie bój się, nic, zdała mi lewe naboje, tak myślę, ale na wszelki wypadek staraj się uniknąć kulek, dobra? Gdy wróg cię nie widzi, możesz szybko go zabić nożem, spróbuj tego na atrapie. Nie, nie możesz, no cóż. Na wrogim tyle można tylko się na snajperów. Zawsze to oni zauważą ci pierwszy, a gdy któryś do ciebie celuje, będzie mieć na tylko chwilę na reakcję. Możesz zejść linii ostrzału, no, ale na otwartym przestrzeni jedyną opcją staje unik. Hej Kowalski, gotowy? Jeśli powiem, że tak, to dajcie mi wreszcie spokój. Jak tylko wykonasz swoją robotę, do roboty. Do dzieła chyba miało być. Dobra, jeśli chodzi o ciebie, stara się unik tuż przed tym, jak pan Aruda do ciebie strzeli. Dobra, dostałem w papę. A, dobra. Kowalski jest znany, ale mimo to dobra robota. Udam, że tego nie słyszałem. Dość podstaw walki, spróbujmy czegoś innego. To opary infekcji są niebezpieczne, ale tylko wtedy, gdy przebywasz w nich zbyt długo. Twoja odporność ma swoje limity, teraz przejść szybko przez zainfekowany obszar. Dobra. Kiedy osiągniesz swój limit, twoje zdrowie zacznie powoli spadać, a te obrażenia są nieodwracalne. By temu zapobiec, użyj szczepionki i nie przywrócić ci uszkodzonego zdrowia, ale odnowi odporność i zatrzyma rozwój infekcji. Piąteczka. Przy to ostatnia brama, ale nie otworzysz jej dla ciebie, zrobisz to samemu używając łomu. Przeszukaj skrzynię, by jakiś znaleźć. Aby użyć mu, musisz go najpierw postarzyć, znajdziesz go w plecaku. Gdzie jest plecak pod B? Przedmioty specjalne? Nie, przedmioty zwykłe. Dobra. I teraz szybko do pociągu. Vamos, czeka na ciebie pociąg. Ruszajmy w drogę. Dobra. No, ale to są podstawy, ale wiadomo.
Witam na pokładzie, jesteś tu pierwszy raz, więc pozwól mi wytłumaczyć kilka kwestii. Na pewno musisz jeszcze nauczyć się rozglądać po pociągu. No typowo WSD. Twoim pierwszym jest zadanie postrzeganie tego bałaganu. Wybierz pracownika i wyślij go do zakracanej przestrzeni. Dobra. Usuń złom. Will do. Ja już troszkę tu grałem, więc wiem mniej więcej co i jak. Świetnie robię, teraz buduję jakąś rzeczą, że dla załogi uchnia brzmi jak dobry pomysł. Może być zbudowa, aby utworzyć menu budowy. Masz talent, teraz wybierz i wyślij kogoś do kuchni, by przygotowali jedzenie dla nas wszystkich. Niektórzy są lepszymi kochanymi niż inni, niektórzy w ogóle nie potrafią gotować. Zawsze zwracaj uwagę na poziom profesji u każdego członka. Niestety każdy ma taki sam poziom. Ale później to się zmieni. Świetnie, pamiętaj, że członkowie załogi mają różne typy i poziom profesji, które określają rodzaj pracy, jaką mogą wykonywać dana osoba. Załoga została jeszcze jedno. Jeszcze trochę punktów akcji, użyj ich, a następnie zakończ zmianę i przydziel jej reakcje żywnościowe. W załodze kliknij zakończ zmianę. A jeszcze jedno, pamiętaj, że możesz zmienić poziom trudny w opcjach gry, możesz to zrobić w dowolnym momencie. I'm here. Okay. Weź jeszcze zupkę zrób. What do you need weź to ty do? Tutaj yes. Gulasz, pierdyknij, a tobie to chyba nie mam dla ciebie żadnego zajęcia niestety. Yeah, chyba... right. Dobra, tu nic nie zrobię. Nie poczekam, aż ten skończy gotować i zrobię koniec zmiany. Dobra. Na koniec każdej zmiany musisz udzielić zasoby członkom. Zwróć uwagę na ich potrzeby i zaopiekuj się nimi. Ich dobrostan jest krytycznie istotny dla sukcesu misji. Co za głupie pytanie. Mam własne zasoby, moje przetrwanie jest zbyt ważne, by polegać na swoim zarządzaniu. Uzupełnij i eksploruj. Zanim ruszymy, muszę jeszcze szybko sprawdzić silnik, więc jeżeli możesz poszukać Urszuli i opowiedzieć ci o twojej misji. Jeszcze jedno, Alfred ma coś dla ciebie, znajdziesz go przy magazynie. To taki przyjazny starczy koć. Mam pewność, że nie będzie za nim tęsknić. Dobra. I także tu jak widzicie są kilka punktów, które mogę ulepszać. Niestety istnieje mały problem, bo nie posiadam żadnych potrzebnych części. Żeby ich ulepszać. Bo tak to tutaj mogę też ulepszyć. Znaczy tu mogę wymieniać sobie liderów. Tu jest Urszula, ale to sobie... Dobra, może z Urszulą najpierw pogadajmy. Witaj żołnierzu, jestem doktor Shreddy Dobra, nie będę tego czytać. Aktualna główna zarządzenie Ligi Ocalałych. Jak ci poszło ostatnio trening? Kiepsko przebiegają mające misje, coś co zdarza się zbyt często. Liczę, że z czasem nauczysz się je wykonać efektywnie. Widzę, że pamięć cię zawodzi, że oni wyjaśnią ci to po raz setny. Szukamy leku na zarazę, które się świętkowało ludność Europy. Jednocześnie walczymy o przetrwanie. Nasi najbliższym wrogom są okoliczne gangi, które zajęły miejsce upadłych rządów. Walczymy też z kultystami, którzy zamieszkują środkową Europę. Jeśli pojedziesz zaraz, poznasz tego śmiertelnego wroga, a tem twoim głównym zadaniem dotarcie do siedziby główne i zdobycie informacji. Zależy nam rozpracowanie ich sposobu działania i znalezienie słabego punktu. Uważamy, że wiedzą o zarazie więcej niż my. I Gites. No to jeszcze do pana staruszka muszę pogadać. Więc dowiedzcie się w rejonie, który Ursza wysyła z najważniejszą misją całej naszej operacji. Zgadza się, ponieważ nie bardzo wierzę w was, słyszę, chcę wam pomóc.
Ulepszanie kwatery głównej będzie również ważne jak twoja główna misja. Pamiętam więc, aby zebrać przedmioty potrzebne do rozbudowy tego miejsca. Materiałów jest mało, nie możesz ich znaleźć w okolicy, więc postaraj się ich nie marnować, dobrze? Będziesz miał na przykład więcej zasobów na podróż, lepszy sprzęt do walki, czy może nawet lepsze wyszkolenie za łogę, wyszkolony zupełnie. Czy będą możecie im to wszystko wyjaśniać? No mi nie bardzo. Ale dostałem jakieś części, co mi tu daje. Dodatkowo złom. Tu mamy naszego jednego z dostępnych. Zwykłe posiłki. Powiem szczerze, pierwsze podejście to bym chciał zrobić takie, że po prostu... lider ma zwiększone punkty zdrowia. No ale takie pierwsze podejście to chcę zrobić tak, że po prostu sobie polecę, szybko zrobię co i jak. Dobra, najpierw zróbmy sobie, może żywność pójdę. No i dobrze, jak ja solo grałem, to non stop mi żywności brakowało. Więc dobra. Więc ruszajmy, bo chyba już nic więcej tu nie muszę zrobić, więc tak, mamy żywność, wodę. Tu mamy ludzi. I naszym celem jest ten punkt tutaj. To jest nasz główny cel. I tak naprawdę tu mamy jednego bossa, tu mamy drugiego i tu mamy trzeciego. I gra wygląda na tym, że po prostu podróżujemy za każdym razem w te konkretne miejsca. I w sumie to tyle. Ruszamy na stary rynek. Witamy na pokładzie. Nasza misja jest zbadająca się dzieli na wschodzie. By przetrwać, musisz zarządzać zarówno zespołem, jak i załogą. Musisz być przygotowany na niebezpieczeństwo, jakie czeka na nas w miejscu, które zamierzamy odwiedzić. Mi już ciężko, bo jest ciężko do... Dobra, dosyć gadania. Pociąg jest pogrążony w nieładzie. Podszotaj go i w wolnym przestrzeni zbudzić coś pożytecznego. Powodzenia. Co na ćpie? Bo chciałbym to samo co naćpać, bo... Powiem szczerze, pociąg jest ładnie wyczyszczony. Dobra, rzemiosło, łogródek. What? Dobra, bardzo pierdyknij. Kurnik może? Mam. I tak, teraz ją wyślemy. Okay. Na wóz. Poczekajcie chwilkę. Ty zrób ja to. Ty tam pomóż. Ty weź pierdzielnij to i ty pierdzielnij to. I w taki łatwy, banalny sposób mam trochę więcej żywności, małym kosztem. Naprawdę te trzy budynki to jest u mnie podstawa, która stanowi dosyć ważne przetrwanie na ten moment. Ale później jak będę rozwijał sobie jak to sam bazę główną, to jednocześnie też profesję im ulepszał. A wodnie mam. Ups. Dobra, szczepionka. Aha, nie ma szczepionki, dobra. Przedmiot specjalny też nie mam. Eksploruj. Mam auto eksplorację albo własną. Ale ja wam pokażę wam najpierw własną, jak to wygląda. I tak dalej. Ponieważ chcę też przeoszczędzić trochę możliwość amunicji, a tu są chamy, które łatwo ich zabić przy użyciu nożyka. Wystarczy, że mnie nie znajdą, zanim ja ich pierwszy nie znajdę. Ciach. I proszę bardzo. Wyjdź z tych chłopów. Kurw. Ty, wypieprzaj ode mnie. Jakiś cham mnie goni. Dobra. Niestety tego chama musiałem zabić tak, bo nie chcę stracić dużo punktów życia. Bo to są takie, co są nastawione na walkę wręcz i mają dużo życia w sobie, że tak to określę.
Tam mam coś i tam mam coś. Okej, okay. Oddalić to ja mogę tylko jak mam pistolet. Dobra, widzę wodę. Ale też łatwo widzę frajerów zrobić w jajco. Trochę życia straciłem. Powiem w głupi sposób, taki bardzo głupi sposób. Nie idę, bo zaraz się pewnie ham odwróci. Albo i nie. Jak miło. Dwóch leży. Może nam trzech położę? Im bardziej oszczędzam teraz punkty, tym lepiej dla mnie, bo później wiem, że jest ciężej, dużo ciężej. No, szlak to by strzelił, tego chama nie widziałem. Weź mnie przeatakuj. Dobra, dzięki. To główny cel jest zrealizowany. Ale są jeszcze boczne cele, czyli wyczerpanie całej możliwości mapy. A niestety to jest mus do przetrwania, jak nam staruszek mówił, żeby przeszukiwać, co się tylko da. Miarę unikać, bo niestety szczepionki jeszcze nie mam. Ziła i trochę materiału. Dobra. Coś czuję, że będę musiał szybko apteczkę, punkt medyczny zbudować. No nie pierdyl. Pierwsza śmierć przez Bóg. Przepieczone, serio? Mogę wyjść? Mogę wrócić, porzucić pociąg, ale to. Dobra, porzuć pociąg, bo tak to możemy porzucić pociąg i wrócić do pierwszej miejscówki. Właśnie. I z tym to zdobyliśmy aktualnie. Mamy to znalezione. Bo właśnie, 13 części. I tak to by wygląda, że mniej więcej trzeba lecieć to miejsce, to miejsce, to miejsce, to miejsce i przeszukiwać. Więc my może się będziemy widzieć w następnym odcinku, zrobimy sobie taki krótszy, nie wiem ile tu mam wyszło, że ja sobie dotrę, po prostu pocisnę tak ekstra, że tak powiem, i sobie zbiorę materiały i dotrę do tego miejsca, znaczy tu, i jak coś dotrzemy tutaj, ten pierwszy odcinek to jest taki pogląd. Ty teraz zwróciłem uwagę, że w Hiszpanii zaczynamy. Czekaj. Tu jest Polska. Kontury Polski, bo widzę brzegi. Czemu my ja zapieprzam do Rosji? Nie wiem. Dobra, ale tym takim krótszy odcinek sobie zrobimy. Ja sobie poeksploruję tutaj trochę okolice, zbiorę części i tak dalej, bo wiem, że niestety bez takich upgrade'ów, dodatkowego miejsca, szkolenia i tak dalej, to tu jest wyzwanie jak ciut, żeby dotrzeć dalej. Więc mi się widzimy w takich 15 minutach, 16 minutach, nie wiem, tam wyszło tam taki króciutki odcinek wstępny. Więc cześć, czołem, nara i hej!